Gimnazjum w Krążkowach doczekało się wreszcie nowoczesnej pracowni komputerowej. Jej otwarcie połączono ze świętem pierwszoklasistów, którzy pasowani zostali na pełnoprawnych uczniów szkoły. Środki na nową pracownię szkoła otrzymała z budżetu gminy Kępno. Na ten cel przeznaczono pieniądze w kwocie około 50 tysięcy złotych. Pracownia komputerowa posiada 19 stacjonarnych komputerów z łączami internetowymi. Dodatkowo pomieszczenie wyposażone zostało w nowe biurka, krzesełka, wykładzinę podłogową oraz nowe drzwi. Była to stara pracownia, gdzie było 10 stanowisk. Komputery były bardzo, bardzo stare, no i bardzo trudno się pracowało. Na początku swojej pracy przeprowadziłam również ankietę z uczniami i tam dowiedziałam się, że no jest bardzo potrzebna nowa pracownia komputerowa. Uroczystego przecięcia wstęgi i otwarcia pracowni dokonała burmistrz miasta gminy Kępno Aniela Kępa wraz z dyrektorem szkoły i przewodniczącym Rady Rodziców. Następnie goście uczestniczyli w pasowaniu pierwszoklasistów na pełnoprawnych wychowanków szkoły. Najmłodsi uczniowie złożyli ślubowanie na sztandar szkoły w obecności pani dyrektor, swoich wychowawców, a także rodziców. Ślubuję.